tym odcinku usłyszycie o przepowiedni, która miała fatalne skutki. Poznacie Polaka skazanego na śmierć za ateizm oraz usłyszycie o łóżkowych problemach Ludwika XVI. Zaczynamy. Numer 10. Marquis de Sade. Zanim pojawili się patostreamerzy, byli patopisarze. Marquis de Sade przez niektórych jest nazwany prawdziwym potworem. To fascynująca, a jednocześnie wyjątkowo niepokojąca postać, która odcisnęła swoje piętno na kulturze całego świata. To właśnie od jego nazwiska pochodzi słowo sadyzm, czyli parafilia polegająca na odczuwaniu przyjemności z powodu zadawania komuś cierpienia. Sławę przyniosły mu publikacje, w których opisywał ze szczegółami libertyński styl życia francuskich elit XVIII wieku. Najsłynniejsze książki markiza to 120 dni Sodomy oraz Justyna, czyli nieszczęścia cnoty. Nie będziemy wdawać się w szczegóły, ale 50 twarzy Greya czy 365 dni przy książkach francuskiego rozpustnika są bajeczkami dla niegrzecznych dzieci. Marquis nie tylko opisywał erotyczne ekscesy, przemoc i zepsucie, chętnie sam brał w nim udział. Był choćby w 1757 roku na najsłynniejszej orgii tamtych czasów, która trwała aż 120 dni. Ze względu na rozpustniczy tryb życia, de Sade bardzo często bywał także gościem sal sądowych i więziennych cel. Pierwszy raz znalazł się za kratkami w wieku 23 lat, później wylądował w więzieniu m.in. za tortury czy wykorzystanie kilku kobiet. Łącznie miał spędzić 32 lata życia w niewoli. Był m.in. więźniem Bastylii, ale zanim została zdobyta, władze przyniosły go do zakładu dla obłąkanych, skąd wyszedł po kilku miesiącach. Marquis de Sade zmarł w wieku 74 lat. Numer 9. Krakatau. Czy słyszeliście o eksplozji wulkanu Krakatau w 1883 roku? Była to jedna z największych klęsk żywiołowych w historii. Szacuje się, że w jej wyniku zginęło aż 36 000 osób. Wydarzenie to miało miejsce na terenie dzisiejszej Indonezji. Nie był to pojedynczy wielki wybuch, a seria wydarzeń trwająca kilka miesięcy. Ich kulminacja nastąpiła 27 sierpnia. Wywołane wybuchem fale tsunami docierały do wybrzeży oddalonych o nawet 40 km. Słup dymu i gazów sięgnął 27 km, a znajdujące się w cieśninie sundajskiej statki pokryła 10-centymetrowa warstwa pyłu. Był to dopiero początek, bo kolejne erupcje doprowadziły do zniknięcia 2/3 wyspy. Fala tsunami przewaliła się przez pół ziemi i dotarła nawet do Afryki. Szacuje się, że wybuch wulkanu miał siłę około 200 megaton. W promieniu 160 km było słychać huk, od którego bolały uszy. Morski żywioł zatapiał całe wioski, a ciała wyławiano z morza przez kolejne tygodnie. Gazy uwolnione do atmosfery sprawiły, że przez wiele miesięcy Słońce miało zabarwienie zielone, a Księżyc niebieskie. Numer 8. Zabójcza przepowiednia. Wszyscy lubimy historię o spełnionych przepowiedniach. W tym przypadku wizja, za jaką podążał afrykański lud Kosa, okazała się fałszywa i była powodem ogromnej katastrofy. W 1841 roku w tym plemieniu przyszła na świat dziewczynka, której nadano imię Nongause. Mając 15 lat miała doświadczyć proroczych wizji i twierdziła, że kontaktuje się z duchami przodków, którzy wybrali ją na proroka. Mieli jej powierzyć warunki, po których spełnieniu duchy miały wypędzić białych osadników z ziem tradycyjnie zajmowanych przez Kosa. Warunkiem było wyrzeczenie się czarów i zdrady, a przede wszystkim zabicie bydła, zniszczenie zapasów jedzenia i pozbycie się wszelkich bogactw. Należało dosłownie dokonać restartu życia całego plemienia. W zamian duchy miały nie tylko pozbyć się wrogów, ale także sprowadzić dobrobyt. Dziewczynce towarzyszył i wspierał jej działania wysoko postawiony i uduchowiony szaman, który pomagał jej oraz interpretował i przekazywał treści jej wizji. Ich siła okazała się ogromna. W 1856 roku Kosa rozpoczęli masowe wybijanie bydła. Zabito ponoć od 300 do 400 000 sztuk. Przeznaczenie miało dopełnić się wraz z 18 lutego, gdy słońce miało zmienić kolor na czerwony, co byłoby znakiem przychylności duchów. Tak się jednak nie stało, a zamiast spełnienia obietnic, Kosa stanęli w obliczu prawdziwej katastrofy humanitarnej. Głód, który niedługo potem się pojawił, doprowadził do śmierci 1/3 całej ich populacji. Dziewczynkę wydano brytyjskim osadnikom, którzy dali jej na pewien czas schronienie. Wtedy też powstało jej najbardziej znane zdjęcie. Mimo wszystko przeżyła 57 lat. Numer 7. Bez znieczulenia. Jeszcze nie tak dawno temu, w latach 50. i 60. twierdzono, że noworodki nie czują bólu i nie trzeba ich znieczulać w trakcie operacji, bo i tak nic nie będą pamiętać. Dopiero w 1987 roku zmieniono światowe zasady dotyczące leczenia noworodków i wprowadzono obowiązkowe znieczulenia. Tak, dopiero wtedy. Wiele lat później media całego świata przypominały to, jak straszliwą mękę dzieciom w imię ratowania ich zdrowia zgotowała medycyna. W amerykańskim filmie dokumentalnym Cutdown można posłuchać wywiadów z ludźmi, którzy jako noworodki lub niemowlęta przeszli przez takie piekło. Okazuje się, że często trauma wcale nie przeszła, a zostawiła w ich podświadomości blizny, które dawały o sobie znać przez całe życie. Dr Marcin Rawicz w rozmowie z TOK FM oraz Gazetą Wyborczą tłumaczył, jak to wyglądało. Dzieci otrzymywały dawkę środków zwiotczających mięśnie, np. niesławny pawulon lub kurarę, której w Ameryce Południowej plemiona rdzenne używały do zatruwania strzał. Proces oddechowy małych pacjentów wspierały maszyny, ale dzieci nie mogły się ruszać, ani jakkolwiek reagować na ból. Nie znaczy to jednak, że go nie czuły. Rok 1987 zmienił wiele, ale to wcale nie znaczy, że zakończył się problem bólu i cierpień najmłodszych pacjentów. Dr Rawicz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną zwraca także uwagę na to, jak wielu lekarzy zwyczajnie nie chce ograniczać bólu małych pacjentów. Przyczyną najczęściej jest niedouczenie albo strach przed reakcją mediów lub polityków na podawanie dzieciom substancji z takimi składnikami jak marihuana. Tymczasem morfina jest w użytku od dawna, a w skrajnych przypadkach także fentanyl, który na zachodzie często przerabiany jest na narkotyk. Numer 6. Jak papierosy stały się symbolem wolności. Jeszcze w latach 90. w Polsce marka Marlboro kojarzyła się ze słynnym kowbojem. Wówczas papieros w ustach był znakiem niezależności, wolnego ducha, rebelii wobec konwenansów, a w przypadku kobiet często był utożsamiany z seksownym atrybutem dystyngowanej damy lub zniewalającej femme fatale. Trzeba przyznać, że PR-owcy tytoniowych magnatów robili świetną robotę. W Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 20. i 30. miała nawet miejsce akcja Pochodni Wolności, w ramach której kobiety demonstracyjnie paliły, pokazując swoją niezależność. Zbiegło się to z pierwszą falą ruchów feministycznych i wkrótce stało się jednym z jego elementów. Za kampanią z pochodniami stał, a jakże, mężczyzna, którym był Edward Bernays, nazywany ojcem PR-u. Nie tylko skutecznie powiązał palenie z manifestem niezależności kobiet, ale także opłacił kilka z nich związanych z partią kobiet, by podczas słynnej wielkanocnej parady w Nowym Jorku w 1929 miały ze sobą pochodnie wolności. A tak przy okazji, to wiecie, że w 1994 szefowie największych tytoniowych koncernów zeznawali przed amerykańskim kongresem, że nie wierzą w to, że nikotyna uzależnia? Poważnie, rok później jeden z najsłynniejszych aktorów wcielających się w kowboja Marlboro zmarł na raka płuc. Nie on jeden zresztą, aż 5 reklamujących w ten sposób papierosy mężczyzn zmarło na choroby związane z paleniem. Numer 5. Czy przetrwałbyś w starożytnym Rzymie? Istnieje takie powiedzenie, że szczęśliwe dzieciństwo to stosunkowo nowy wynalazek w cywilizacji europejskiej. Wcześniejsze epoki zdecydowanie nie były dla dzieci łaskawe. Zresztą dla kogo były? Brak zdobyczy znanej nam dziś medycyny sprawiał, że średnia długość ludzkiego życia była o wiele krótsza, a umieralność wśród dzieci naprawdę wysoka. Równie wielka była także wśród rodzących matek, a prowadzące ciągłe wojny państwa, takie jak choćby Cesarstwo Rzymskie, potrzebowały wciąż nowych rekrutów. Zatem rodzenie dzieci było wręcz powinnością Rzymianek wobec kraju. W książce Historia starożytnego Rzymu Mary Beard pisze, że mniej więcej co 50. matka nie przeżywała porodu. Najczęstszą tego przyczyną był brak odpowiedniej opieki medycznej i higieny. Kobiety rodziły w domach pośród innych osób, a w dawnych społeczeństwach infekcje bardzo szybko przenosiły się między ludźmi. Nie funkcjonowała taka instytucja jak szpital położniczy, gdzie w bezpiecznych warunkach można by odebrać poród. Z drugiej strony, stosunek dorosłych do dzieci w dawnym Rzymie mógłby dzisiaj wzbudzić grozę u pedagogów. Nierzadko dziewczynki po prostu wyrzucano na wyspiska śmieci, skąd inni mogli je zabierać jako darmowe niewolnice. Dlaczego czekał je taki los? W wielu biedniejszych rodzinach narodziny dziewczynki oznaczały w przyszłości zatroszczenie się o posag, na który nie było czego przeznaczyć. Niechcianych chłopców zresztą czekał podobny los, podobnie jak dzieci chore oraz z niepełnosprawnościami. Te ostatnie porzucano raczej na pewną śmierć. Dziś wyrzucenie dziecka na śmietnik nie mieści się w głowie nikomu o zdrowych zmysłach. Kiedyś nikogo nie dziwiło. Zatem dla starożytnych Rzymian urodzić kogoś, jak i przeżyć wiek niemowlęcy, było naprawdę ekstremalnym sportem. Numer 4. Przeklęta wyspa. Pitcairn to grupa 4 wysp znajdujących się między Australią i Ameryką Południową. Ludność wysepek ocenia się na około 45 osób, a na ich niewielkim terenie znajduje się jedno miasto – Adamstown. To idealne miejsce, by schować się przed całym światem i pomimo niewielkiej ilości mieszkańców dochodziło tam do okrutnych przestępstw. Formalnie jest to terytorium zależne od Wielkiej Brytanii i jeden ze śladów jej globalnego imperium. Mieszkańcami Pitcairn są potomkowie buntowników ze słynnego okrętu Bounty, którego historia jest jedną z najsłynniejszych marynistycznych opowieści. Jednak nasza historia dotyczy bardziej bieżących wydarzeń. Co jest tajemnicą Pitcairn? Otóż na przełomie tysiącleci ujawniono, że na wyspie panują zwyczaje, które w obecnej kulturze uchodzą za wykorzystywanie dzieci i są karane. Tymczasem mieszkańcy bronili jej jako tradycyjnego porządku, zgodnego z polinezyjskim obyczajem. Prawo brytyjskie miało na ten temat inne zdanie i sprawa skończyła się wyrokami więzienia dla 6 mężczyzn, w tym dla ówczesnego burmistrza Adamstown. Skazani odbywali kary więzienia na wyspie. To jednak nie koniec, bo kilka lat później kolejny burmistrz wyspy trafił pod sąd. Na jego komputerze znaleziono setki nielegalnych zdjęć nieletnich. Sąd uznał go za winnego i dorzucił jeszcze dodatkowe zarzuty, ale łącznie usłyszał wyrok zaledwie 20 miesięcy odsiadki, wyjątkowo niewielki. Numer 3. Skazany za ateizm. Kazimierz Łyszczyński został w 1689 roku skazany na śmierć za ateizm. Wyrok ścięcia wykonano w Warszawie, a dowodem było dzieło, które napisał, lecz nie zdążył opublikować – traktat o nieistnieniu Boga. Znamy go z mowy oskarżyciela i innych zachowanych fragmentów. Łyszczyński dziś uznawany jest za patrona polskich ateistów, choć samo słowo patron kojarzy się ze świętymi w kościele, co samo w sobie jest paradoksem. Łyszczyński odebrał bardzo dobrą edukację. Jako jezuita był na uczelniach we Lwowie i Krakowie, gdzie zgłębiał filozofię i teologię. Po odejściu ze stanu duchownego zajął się karierą polityczną i udało mu się piastować poważne stanowiska – podstolego, sędziego i podsędka. Prawdopodobnie nie stałaby mu się żadna krzywda, gdyby nie to, że o swoich wątpliwościach wobec roli Kościoła w życiu codziennym wypowiadał się głośno i bardzo krytycznie. Nazywał duchownych rzemieślnikami słów próżnych, wykrętnymi wężami, ślepymi, widzącymi ciemność zamiast światła. Nie nauczycielami, ale zwodzicielami, nie filozofami, ale oszustami, obrońcami błędów głupoty i podstępów przodków. Trzeba przyznać, że w XVII-wiecznej Polsce takie słowa były wyjątkowo odważne, ale i niebezpieczne. Łyszczyński został ścięty, a po egzekucji jego ciało spalono, a prochy rozrzucono. Numer 2. Wojny wandejskie. Mówiąc o rewolucji francuskiej, najczęściej stają nam przed oczami obrazy ubogich mas walczących z bogatą szlachtą i klerem o wolność, równość i braterstwo. Jednak jak zawsze w historii, proste i czytelne obrazy są z reguły najbardziej mylące. Tak jest i w przypadku rewolucji francuskiej, na którą można patrzeć z naprawdę wielu perspektyw. Oto wydarzenie, które odwraca te stereotypowe role. 10 marca 1793 roku wybuchło powstanie royalistów przeciwko Republice Francuskiej. Wandea, gdzie do niego doszło, z początku przyjmowała nowy porządek ochoczo. Obalenie monarchii nie wywołało specjalnych perturbacji w życiu mieszkańców tego regionu. Jednak wraz z nowym porządkiem nadeszły także wypaczenia i prześladowania. Nowe władze anektowały dobra kościelne, a trzeba wiedzieć, że w Wandei pieniądze tradycyjnie przekazywane księżom były przeznaczane także na szkoły i szpitale. Po ich przejęciu szybko pojawili się skłonni do korupcji urzędnicy, którzy powiększali swoje bogactwa, a Wandejczycy pozostawali bez dostępu do tak ważnych rzeczy jak edukacja czy opieka medyczna. Dodatkowo wprowadzono dekret o obowiązkowym zaprzysiężeniu księży wierności narodowi, których najczęściej uważano za zdrajców. Dochodziło również do krwawych pacyfikacji bezbronnych wiernych, broniących klasztorów przed eksmisją. Do tego, w związku z wojną, w Wandei ogłoszono zaciągi. Trudno się dziwić, że gdy ktoś dyktuje ci wiarę lufą muszkietu i bagnetem, w końcu coś pęknie. I pękło. Rozpoczęło się royalistyczne powstanie przeciwko siłom republikańskim. Władze republikańskie spacyfikowały Wandeę w sposób straszliwie brutalny. Stosowano taktykę spalonej ziemi, mordowano ludność cywilną na masową skalę. Najczęściej mówi się łącznie o 300 000 ofiar, ale niektórzy przekonują, że mogło być ich nawet do 600 000. Bo do tego dochodziły rozstrzelania oraz powszechne gilotynowanie każdego, kogo uznano za sojusznika katolików i royalistów. Inną metodą eksterminacji było masowe topienie ludzi. Krwawe stłumienie powstania jest jedną z najstraszliwszych kart rewolucji francuskiej i pokazuje, że nawet jeśli pozostała nam po niej taka światła idea jak prawa człowieka, to nie można zapominać o jej potwornej, ciemnej stronie. To także pierwszy przypadek ludobójstwa w czasach nowożytnych. I niestety nie ostatni. Numer 1. Łóżkowe problemy Ludwika XVI. A skoro jesteśmy już przy Francji i jej niełatwej historii, zajrzyjmy na dwór Ludwika XVI, a dokładniej do jego sypialni. Tak, tego samego, na którego szyję spadło ostrze gilotyny w 1793 roku. Zanim jeszcze rozpoczęła się rewolucja, jego głównym problemem nie była sytuacja ekonomiczna i społeczna kraju, ani nawet jego uwikłanie w międzynarodowe konflikty. Największym kłopotem było to, że nie mógł doczekać się syna. Król poślubił Marię Antoninę mając około 16 lat, a ona była 2 lata młodsza. Brak narodzin kolejnego następcy tronu niepokoił rodzinę władcy. Na rozpoznanie został wysłany szwagier Ludwika. Z początku zwrócił uwagę na nieodpowiednie zachowanie i otoczenie Marii Antoniny. Krytykował także jej makijaż, jednak szybko dowiedział się, co było tego przyczyną. Żona Ludwika narzekała, że mąż prawie w ogóle z nią nie sypiał, a jeśli nawet bywał w jej łóżku, to do niczego nie dochodziło. Rzeczywiście, w takiej sytuacji trudno mówić o dzieciach. Podobno szwagier miał nawet wejść do sypialni i przyglądać się całemu procederowi. Okazało się, że Ludwik zupełnie nie wiedział, co ma robić w łóżku. Istnieje wiele teorii na temat tego, co było powodem. Jedna z nich mówi o tym, że cierpiał z powodu stulejki. Jednak z rozmowy szwagrów musiało przyjść coś dobrego, bo para ostatecznie doczekała się 4 dzieci. I to już wszystko na dziś. Który z dzisiejszych faktów zaskoczył Was najbardziej? Znacie jeszcze jakieś inne zaskakujące ciekawostki na temat historii? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie suba i łapkę w górę dla zasięgu i widzimy się niedługo. Piona!